Siemanko mordeczki, witam was w kolejnym odcinku programu Shama Test. Dzisiaj przetestuję takie oto żelki Haribo języczki kwaśne. Wiele razy je jadłem, to są moje ulubione żelki, bo są miękkie. A najlepsze jest to, że nie zawierają żelatyny. No właśnie. Są też koncentraty owocowe i roślinne, czarny bez, aronia, winogrona, czarna porzeczka, pomarańcza, cytryna. No, jest akurat... jest niestety też trochę konserwantów. Wiecie. Ale najważniejsze jest, że nie ma tutaj po prostu najnormalniej w świecie nie ma żelatyny. Jest gelan. Nie mam pojęcia, co to jest, ale wiem, że to jest wegańskie. Także mordeczki. Przystępujemy do recenzji. Pierdut. Okej. Rozetnijmy tą torbę obfitości. Już czuję te owocowe aromaty. I na pierwszy ogień, zobaczcie, w ogóle tak się prezentują. Tutaj mamy pewnie cytrynę i no właśnie nie pamiętam, cytryna i limonka być może. Nie znam akurat wszystkich tych smaków. Nie wiem po prostu, który jest który, ale szczerze, dla mnie to jest petarda. Okej. Możliwe, że któryś z tych jest czarny bez. Prawdopodobnie te są z czarnym bzem. Druga końcówka, taka trochę cytrusowa. Szczerze nie mam pojęcia, co to może być. Ale tutaj mamy też pomarańcze. I bardziej one są słodkie niż kwaśne. Co mi bardzo odpowiada. Teraz moje ulubione. Czuć właśnie akurat tutaj taką cytrusowość. Że tutaj właśnie cytryna jest, może limonka, nie wiem. Teraz żółto-pomarańczowe. Naprawdę dobre są, ale nie potrafię sprecyzować smaku. Wiem, nie przygotowałem się, ale nagrywam trochę na spontanie. Tutaj mamy różowo-żółte. Ale te są najlepsze. Bo w tych czuć po prostu cytrusowość. Te mają trochę głębszy smak. No ale trzeba też wszystkie ocenić zbiorczo. Wiecie co? Naprawdę daje mocne... Ile ja pokazuję tutaj? 8. 8 na 10. 8 na 10. Naprawdę? Jest bardzo dobrze. A jeszcze mamy tutaj takie pomarańczowe i takie trochę bardziej czerwone.
takie bordowe. Możliwe, że te są pomarańczowo-bzowe, ale nie potrafię sprecyzować smaków w prawie wszystkich, tylko te są najlepsze, bo są takie typowo cytrusowe. Najlepsze są te. Ale tak ogółem, no to właśnie oceniam 8 na 10. Nie są idealne, ale są, jest zbalansowany smak kwasowości ze smakiem słodkim. Nie jest to ulepa, nie jest to kwas totalny, który też wyżera zęby. Naprawdę bardzo dobrze smakuje i najlepsze jest to, że one nie są takie bardzo twarde, nie są takie gumiaste. Zobaczcie, rwią się dość łatwo. A jadłem takie, które były bardzo żujące. No jakbym wręcz oponę żuł. Serio. A tutaj to jest wszystko zbalansowane. Ja te żelki najczęściej kupuję w Pepco. Tak, w Pepco one są. Nigdzie indziej w Starachowicach ich nie widziałem. Może są, może nie ma. Ale w Pepco są zawsze. Dobra, nie zawsze. Najczęściej. A taki też są w ogóle bardzo dużo z Haribo jest w Ekszynie. Ale tych właśnie nie ma. Takie są właśnie w Pepco. Teraz są. Bywają okresy, że ich nie ma, więc jak nie traficie, po prostu zajrzyjcie do neta i kupcie w internecie, bo wtedy po prostu na pewno je znajdziecie. Także mordeczki, jeszcze raz. 8 na 10. Naprawdę polecam. Dobre na przekąskę, jak wam się czegoś słodkiego chce. Idealne. Trzymajcie się. Wielkie pozdro. Żółwik!